Elo, elo, rowerzyści i kolarze. To, co dzisiaj Wam pokażę, to mój nowy licznik Garmin Edge 540 i opowiem Wam, dlaczego go wybrałem i jakie są ewentualnie pierwsze wrażenia. Teoretycznie odpowiedź nie jest skomplikowana, bo kto oglądał mój wcześniejszy film o Wahoo, ten wie, że po prostu Wahoo mnie wkurzył i postanowiłem, że potestuję sobie prywatnie coś nowego. Licznik ten nie jest żadną współpracą, jest to mój licznik prywatny, więc nie oznaczam materiału jako sponsorowany, co jest absolutnie na pewno też dużym plusem, bo będę mógł powiedzieć o liczniku to, co chcę i jakie są moje faktyczne odczucia. Aczkolwiek w moim przypadku, jeżeli są jakieś materiały sponsorowane, to i tak nie są one w jakimś tam stopniu naciągane. Zawsze mówię to, co tak naprawdę odczuwam, więc mam nadzieję, że wszystkie moje filmy, gdzie coś komuś doradzam, to faktycznie finalnie po zakupie macie odczucia, że jest tak, jak mówiłem w filmie. Więc zacznijmy od tego, dlaczego wybrałem akurat ten model. Bo Garmina wybrałem z tego powodu, że jest to marka najbardziej konkurencyjna do Wahoo. W ostatnim czasie się rozwija bardzo mocno. Nie da się ukryć, że mają tysiące zegarków do wyboru. Ja teraz korzystam z Forerunnera 735 XT. Dlatego jeden z moich głównych powodów to też jest to, że mam już zegarek i chciałbym skorzystać z tego ekosystemu, gdzie to wszystko oczywiście ze sobą jest bardzo kompatybilne. I zobaczymy, czy w ogóle ten ekosystem ma jakikolwiek sens, bo zegarek mierzy Wam poziom snu, teoretycznie poziom stresu, który nie mam włączony, bo to jest dla mnie trochę bez sensu, ale mierzy tętno spoczynkowe. Jak biegam, to oczywiście wyłapuję sobie jakieś tam tętna spoczynkowe maksymalne i dużo innych takich informacji treningowych. Już mi Garmin pokazuje, że zaraz zacznie się jakiś segment, ale dzisiaj nie jadę na segmenty, jadę sobie spokojnie, rekreacyjnie, aby Wam pokazać mniej więcej, jak wygląda ten licznik, dlaczego go wybrałem. Zadałem Wam pytanie w komentarzach, żegnając się z Wahoo, jaki licznik będzie następny, chociaż teoretycznie to pytanie powinno być już nieaktualne, bo filmik bądź dwa filmiki wcześniej wstawiałem podsumowanie z Lajkonika, gdzie w którejś tam minucie pokazywałem, jaki jest mój nowy licznik, ale ci, co nie oglądają do końca albo nie są na bieżąco, to nie wiedzieli. Dlatego warto subskrybować i oglądać każdy odcinek. No ale to tam dobra. Mało osób wytypowało model 540 bez solara. Bardzo dużo osób pisało, że to będzie 840 lub 1040, ale 1040 oczywiście nie, bo 1040 już testowałem. Dla mnie ten licznik okazał się za tą kwotę trochę beznadziejny. Aczkolwiek nie mówię, że to jest zły licznik, tylko on nie jest pod moje predyspozycje. Po pierwsze, jest duży, bardzo duży, wielka cegła. Zamiast takiej cegły to można zamontować sobie normalnie telefon na kierownicy i będzie bardzo porównywalnie. A po drugie, wersja solar, po pierwsze, nie dość, że jest bardziej słabiej widoczna, jeżeli chodzi o wyświetlacz, to ta solar, o, no na przykład dzisiaj, no za bardzo by nie podziałało. Solar najlepiej, jak promienie słoneczne bezpośrednio podają na licznik. A nie zawsze tak się dzieje oczywiście, nie? Bo może być dzień słoneczny, ale akurat słońce będzie za plecami i już te 100% jakiś tam promieni UV już nie będzie padało na licznik i on nie będzie się ładował tak, jakbyśmy tego chcieli. Więc w teorii funkcja solar jest fajna, ale w praktyce nie dla mnie. O, ale pewnie jest dużo osób, które z tego korzysta i pewnie są mega zadowoleni. W takim razie, jeżeli nie solar i nie 1040, no to albo 840, albo 540. I ci, co oglądają od dłuższego czasu mój kanał, wiedzą, że ja bardzo nie lubię urządzeń dotykowych. Więc z automatu 840 odpada. I tak już reasumując, finalnie padło na 540 wersji zwykłej, która normalnie kosztuje 1899 zł. Czyli to nie jest mała kwota, bo
W tej cenie można kupić albo Hammerheada Karu 2, albo Wahoo Roam V2. Tak przechodząc do wstępnych takich opcji, no to nie jest on dotykowy. Ma chyba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 przycisków. Włącz, wyłącz, przewijanie, na przykład na jakieś tam inne pulpity. Funkcja lapu, czyli okrążenia. Start, pauza. Po prawej stronie tutaj jest cofnięcie i akceptowanie. Czyli nic skomplikowanego. Bardzo mi się spodobało to, że Garmin wprowadził taką opcję, bo wcześniej raczej tego nie widziałem, a może przez to, że właśnie 1040 był dotykowy, że czasami podpowiada, gdzie jaki przycisk jest za co odpowiedzialny. Więc spoko. Kolejną kwestią to to, że lubię w Garminie właśnie powiadomienia, bo powiadomienia pokazuje mi wszystkie możliwe, czyli właśnie z maili, z mediów społecznościowych, SMS-y, czy też połączenia. I na przykład, jeżeli to są wiadomości z Messengera bądź z SMS-a, to jest jeszcze fajna opcja, że można na nie odpowiedzieć z poziomu licznika. Czego trąbisz? Można sobie ustawić jakieś automatyczne odpowiedzi, że tak, ok, nie, zaraz będę, albo coś w tym stylu. I jeżeli ktoś do Was napisze, to możecie udzielić automatycznej odpowiedzi, co jest fajne. Jak dla mnie jest to fajne. Kolejną rzeczą, którą ma Garmin, to oczywiście tak zwany Climb Pro, czyli w momencie, kiedy pojawia nam się jakaś górka, to pokazuje przewyższenia. I Karu, i Wahoo to ma, i nawet IGP Sport takie coś też ma, IGS 630, ten model to miał. No i tutaj działa to różnie. Dzisiaj jechałem sobie mostem, pokazuje mi, że zaraz będzie jakieś wzniesienie. Myślałem, że to będzie to wzniesienie całkowite, które ma około 70 metrów, a mi pokazało wzniesienie chyba 2-3 metry. Nie wiem, po co mi to w ogóle pokazało. Ale później pojechałem sobie taką inną chopeczkę, dosłownie przewyższenia 20-30 metrów, no i załóżmy, że tu już pokazywało całkiem fajnie. Nawet procenty w odpowiednich momentach się zgadzały. Pewnie nie jeden zapyta tak zwaną staminę, czyli pokazuje tutaj, ile mniej więcej pozostaje nam naszej energii, ile kilometrów jeszcze przejedziemy. I nie wiem, czy to jest funkcja, która się uczy, czy to jakoś mniej więcej bierze i sobie szacuje względem tego, co jedziemy do tej pory. Ale powiem szczerze, że pierwsze kilka takich uruchomień i później z analizy w Garmin Connect'cie pokazywało, że stamina kończyła mi się nawet czasami po pół godziny, jak na przykład po ostatnim wyścigu. Coś tam na razie póki co nie zadziałało. Będę sprawdzać, analizować, jak to dalej będzie wyglądać, czy to się jakoś, powiedzmy, tam unormuje, nauczy i czy to faktycznie będzie adekwatne do mojego poziomu wytrenowania. Bo na razie to działa tak średnio. Sam wyświetlacz jest dosyć czytelny, jak na wyświetlacz tego typu. Teraz założyłem jeszcze folię matową, bo tak mi poradził jeden z widzów. Oczywiście zrobiłem to trochę brzydko, choć się starałem jak mogłem, ale są jakieś pęcherzyki, ale na szczęście tylko w górnej części, więc na razie tak to zostawię, a z czasem może spróbuję nakleić nową folię. Więc folia matowa na pewno poprawia widoczność, jeżeli ktoś by chciał tego typu licznik, a przeszkadza mu to, że w słońcu będzie bardzo ciężko widoczny, ale jak póki co nawet robi to pozytywne wrażenie. W przeciwieństwie do Garmina 1040 wersji Solar, którego miałem. Jedną z takich opcji, która też mnie przekonała do Garmina, to też opcja, która jest w połączeniu z pomiarem mocy InPeak, tak zwany Cycling Dynamic, czyli możemy sobie ustawić dodatkowe pole, które będzie nam pokazywało, którą nogą mocniej kręcimy, w którym momencie naciskamy tą nogą i jest to fajna opcja na przykład do analizy. Ja ostatnio zauważyłem właśnie, że
moja lewa noga chyba nie naciska w tym momencie co trzeba i będę musiał pewnie coś z tym zrobić, pokombinować, aby to mniej więcej wyrównać, więc chyba w końcu trzeba będzie się udać do jakiegoś porządnego bike fitera. I tak na razie w powstępnych wrażeniach nie jest źle. Nie zaskoczył mnie tak negatywnie jak 1040. Na początku miałem delikatne problemy z godziną, co było dla mnie dziwne, bo po odpaleniu urządzenia godzinę pokazywało prawidłową, a po 30 sekundach ta godzina się sama przestawiała. I tak było przez najbliższe dwa dni, ale później chyba albo wskoczyła jakaś aktualizacja, albo się to unormowało i już pokazywało w miarę dobrze. Zaraz jeszcze na szybko mówię nawigowanie, ale zjadę, bo to jest ruchliwa ulica, o czym też oczywiście poinformował mnie Garmin. Jednym z kolejnych plusów tego urządzenia na pewno też jest bateria, bo bateria wytrzymuje około 20 godzin wedle producenta. Ja na razie naładowałem urządzenie tydzień temu i mam 50% baterii, gdzieś około 10 godzin przejechane, więc myślę, że fajna opcja. 20 godzin to już jest naprawdę według mnie zacny wynik, jak na kolorowy wyświetlacz i na podpięte czujniki tętna oraz mocy. I tak, jeżeli chodzi co do nawigowania, to Garmin jest znany z tego, że ma bardzo czytelne mapy, ma bardzo dokładne mapy. Te mapy też można troszeczkę modyfikować, wgrywać jakieś tam innego typu, ale no te co tutaj są wstępnie już na pewno są bardzo rozbudowane. Ma fajne opcje, na przykład o powiadomienie o jakichś mocnych zakrętach, ewentualnie o tym, że jest jakaś ruchliwa droga. Jak na przykład można też zrobić właśnie kilka trybów, że profil szosowy, profil gravelowy, bo oczywiście na profilu szosowym to, że jest ruchliwa droga, to raczej nam powiadomienie się nie przyda, ale w profilu gravelowym to może być na przykład bardzo cenne. Same nawigowanie bardzo fajnie pokazuje skręty, są one bardzo dokładne. W momencie, kiedy zbliżamy się do skrętu, a na przykład mamy przełączony inny pulpit, to się wyświetla mapka i ta mapka to jest bardzo czytelna i wiemy, gdzie skręcić, co no jest potrzebne. Już się o tym przekonałem na Lajkoniku. I na razie za krótko go mam, bo mam około 2 tygodni, więc ciężko mi jest robić jakieś tam podsumowanie testu, bo z tym licznikiem teraz będę się bardziej zapoznawał, docierał, bo nie jest on idealny. Ma kilka mankamentów, które mnie bolą, ale zobaczymy, może jakoś się z tym poradzi. Na przykład fajne jest to, że licznik łączy się z lampką Bontragera i jak na przykład wyłączę licznik, zatrzymamy, uśpimy, o, pyk i się wyłącza. I teraz chcę sobie włączyć ponownie, pyk i zaraz z powrotem działa. No i teraz będę musiał kliknąć play i jedziemy dalej. No, ale boli mnie to, że na przykład cały czas działa tryb dzienny, czyli taki bardzo, bardzo mocny, a ja na przykład wolę jeździć na tym trybie takim delikatniejszym, bo na przykład na więcej on wystarcza. No ale co zrobić? O, teraz się działa w kratkę. Raz tryb nocny, raz tryb dzienny. Spoko. I na przykład, żeby to zmienić, to muszę zainstalować dodatkową aplikację, która jest w Garmin IQ. Tam jest w ogóle dużo ciekawych aplikacji. Aczkolwiek no, dla mnie to jest takie trochę dziwne, bo jeżeli kupuję licznik, to wolałbym, żeby on miał już jakieś tam funkcje, aczkolwiek no, może po części to i dobre, bo wtedy możemy dostosować go pod własne potrzeby. No nic, muszę trochę obcykać właśnie tego Garmina IQ i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oczywiście, jeżeli macie jakieś pytanie, piszcie w komentarzach. Jeżeli będę wiedział od razu, to Wam odpowiem, jeżeli nie, to te pytania będę zbierał zbiorczo i zrobię jakieś już później podsumowanie tego licznika po jakimś czasie, ale mówię naprawdę, potrzebuję sam czasu, aby się z tym licznikiem dotrzeć i rozgryźć jego wszystkie opcje. O, i tyle. Więc jeżeli film Wam się podobał, pamiętajcie o łapce w górę, subie, dzwonku. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Piąteczka.